Długo wyczekiwany, ręcznie malowany obraz z polskiej pracowni. Za chwilę Wam tutaj wszystko oznaczam i pokażę. Dostaliśmy w Grafisie plakaty. O, świetne. Super jest ten plakat. No mi się najbardziej ten pierwszy podoba faktycznie. Ma coś w sobie. Oj, są cukierki. To jest bardzo ważna sprawa. Zwłaszcza na diecie. Tutaj musiał być naprawdę gruby pędzel. Czy może nawet nie pędzel, nie wiem, ale technika jest świetna. Zobaczcie sami. Wow. Wygląda super. No, w całej swojej okazałości, jak już go zawiesimy tam, gdzie powinien być. Natomiast... okej. Obraz dotarł do nas już 10 czerwca, natomiast dopiero niedawno został zawieszony. Chciałam Wam go serdecznie polecić, zarówno pracownię, jak i nawet ten model. Chociaż takiego już pewnie nie dostaniecie, bo był on robiony na zamówienie, tak? Dobrze słyszycie, jak macie na tej stronie, sobie wejdziecie, znajdziecie jakiś ulubiony model obrazu. Możecie też poddać go zmianie. Że można coś dodać, można coś odjąć i jest to wtedy produkt na zamówienie. Jeżeli chodzi o jakość, to zaraz dodam taki już całościowy filmik, natomiast powiem Wam, że długo szukałam, długo, dużych formatów, z tak grubą warstwą, no i do nowoczesnych wnętrz jest, świetnie się sprawdza. Myślę, że to nie jest nasz ostatni obraz od Art & Tech'cie i bardzo dziękujemy. Zapomniałam Wam powiedzieć jeszcze jednej istotnej rzeczy o pracowni Art & Tech'cie, ponieważ oni oferują w momencie, kiedy robicie sobie obraz na zamówienie, nie jesteście być może przekonani, a czy taki duży, a czy taki właśnie format, czy taki wzór, kolory będą pasować, to najpierw możecie im wysłać wnętrza, swoje zdjęcie ściany, na której to ma być i potem oni robią wizualizację. To już trzeba się tam porozmawiać mailowo z nimi i myślę, że jest to bezpieczna opcja, bo pozwala uniknąć tak zwanych gaf we wnętrzach domu, więc ja z tego skorzystałam, jestem bardzo zadowolona, polecam Wam również.